Keto Wtorek, odcinek 91. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Zapraszam Cię dzisiaj na moją keto historię. Temat zdrowia jest dla mnie na tyle ważny, że już od prawie 10 lat zajmuję się nim zawodowo. Ukończyłam studia podyplomowe z dietetyki. Przeszłam wiele szkoleń w Polsce i za granicą, między innymi 4 poziomy dietoterapii MedFood, szkolenia z dietetyki i suplementacji w Maurich Training Center, wiele warsztatów i szkoleń dla dietetyków organizowanych między innymi przez Food Forum, szkolenia i kursy dla specjalistów od dietetyki sportowej, a także w Stanach Zjednoczonych kurs online doktora Chrisa Cressera Adapt. Uczestniczyłam też w wielu zagranicznych konferencjach, m.in. Paleo Effects, Keto Effects i konferencjach organizowanych przez Ketogenic. Od 7 lat prowadzę mój własny gabinet dietetyczny. Jestem też mówcą i szkoleniowcem, a także prowadzę wykłady i warsztaty dla firm. M.in. Healthy Business Lifestyle, czyli warsztaty efektywności biznesowej związane ze zdrowiem, ale też ergonomią pracy i naszą efektywnością. Dodatkowo działam online. Prowadzę mojego bloga joannasalwa.pl, a także kanał na YouTubie, gdzie już od kilku lat dzielę się moją wiedzą i doświadczeniami. Tak już mam, że zanim polecę coś moim klientom czy podopiecznym, to najpierw musi to przejść moją weryfikację i jeśli to tylko możliwe, testuję to na sobie. W 2016 roku zaczęłam zastanawiać się, co jeszcze mogę zrobić, aby jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej pomagać moim klientom, pomagać moim podopiecznym. Bo bardzo wiele osób zmagało się na przykład z insulinoopornością i efekty, szczególnie w postaci redukcji wagi, nie przychodziły zbyt szybko. Bardzo często zgłaszały się do mnie osoby, które chciały jeszcze bardziej podnieść swoje umiejętności kognitywne, sprawność swojego mózgu. No i oczywiście często była to też kwestia nadmiernych kilogramów, które chcemy zrzucić bez efektu jojo, ale w miarę szybko, tak żeby po prostu nie stracić motywacji. Ja w tym czasie również zaczęłam mieć takie spadki energii i jeżeli nie zjadłam co 3-5 godzin maksymalnie, to często zaczynała boleć mnie głowa. Jak się pewnie domyślasz, trafiłam wtedy na temat diety ketogenicznej, o której już wcześniej słyszałam, ale jednak to był ten moment, kiedy bardzo dużo mówiło się o tym właśnie w Stanach Zjednoczonych i te rzekomo niesamowite właściwości ciał ketonowych mocno przykuły moją uwagę. Zaczęłam szukać informacji w internecie, czytałam publikacje, książki takich osób jak dr Eric Westman, Dominic D'Agostino, dr Thomas Seyfried czy dr Jeff Wolek. Przeczesywałam anglojęzyczne publikacje naukowe i badania dotyczące właśnie ketozy i jej wpływu, m.in. na PubMedzie, czyli takiej wyszukiwarce specjalistycznej dotyczącej zdrowia. I mając już tą wiedzę teoretyczną, postanowiłam, że po prostu muszę tego spróbować na sobie. I spróbowałam. Podzieliłam się zresztą moimi doświadczeniami na YouTubie w wyzwaniu Keto 30, a później już dieta ketogeniczna stała się w Polsce coraz bardziej popularna. Dla mnie ketoza już od kilku lat jest po prostu stylem życia. Mój mózg zdecydowanie bardziej woli paliwo z ciał ketonowych niż z glukozy i ja również. Poza tym pamiętam to uczucie takiej wolności od jedzenia, które poczułam już na początku ketoadaptacji i było to niesamowite, bo jeżeli nie miałam czasu, to po prostu nie jadłam i czułam się dobrze. Zauważyłam też, że moi podopieczni, którzy również przeszli ketoadaptację, mają o wiele szybsze rezultaty. Kilogramy szybciej lecą w dół, problemy jelitowe uspokajają się już w pierwszych tygodniach i wraca do normy gospodarka hormonalna. Nigdy nie zapomnę, kiedy jedna z moich podopiecznych chyba w drugim miesiącu od rozpoczęcia ketoadaptacji, po naprawdę wielu latach starania się o dziecko, zaszła w ciążę. Ja po prostu skakałam wtedy pod sufit z radości i to naprawdę było niesamowite. Oczywiście keto nie jest dla wszystkich i ja nigdy nie twierdziłam, że ketoza to jedyna zdrowa i optymalna dieta. Natomiast jestem przekonana i mam na to dowody rzeczowe, a raczej osobowe, że dieta ketogeniczna, dobrze prowadzona, ketoadaptacja, którą poprawnie przeprowadzimy jako proces, może pomóc bardzo wielu osobom w
podniesieniu jakości ich życia oraz w poprawie ich zdrowia. Dlatego już od kilku lat pomagam moim podopiecznym przejść przez proces ketoadaptacji. Optymalizuję poziom ich ketozy, prowadzę z tego zakresu szkolenia, warsztaty oraz mówię do Ciebie w tym już 91. Keto Wtorku, bo uważam, że wciąż mamy dużo do zrobienia w tym temacie, żeby keto to nie była jakaś dieta cud z internetu, ale żeby była postrzegana jako rzetelna, naukowo potwierdzona metoda, która może nam pomóc. Jestem tutaj dla Ciebie, chcę dzielić się moją wiedzą, doświadczeniami i pomóc Ci przede wszystkim dobrze przejść ketoadaptację, bo od tego procesu, od tego w jaki sposób to zrobimy, bardzo wiele zależy. Dlatego też mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Pozdrawiam Cię ciepło, no i być może do zobaczenia już w piątek, bo w piątek rusza kolejna ketoseria. Cześć!